Nadchodzi siła kobiet. It's beautiful to see so many of you here in solidarity with the brave people in Poland that are protesting. Zamknięta we wzorze, w sieci konwenansów, zasad i założeń. Codzień się potykam o znaki na swej drodze. Tak powinnaś, tak wypada, tak się nie da, szyk nie możesz. Dobrze wiem, że stać mnie na wiele. Nie boję się być sobą, więc wychylam się przed szereg. Prawa kobiet są prawami człowieka. Chcę zakończyć to przesłanie, wzywając do solidarności, wszystkich do solidarności. Chcemy, żeby polskie kobiety miały dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji. Dziękuję bardzo. Nie mam dzisiaj powiedzieć, mogę wszystko, nic nie muszę, nie przez życie wiedzieć. Not end with only statements. We will not only talk. We will act. We will demand action from the European Commission. There can no be EU funding to the Polish government if they don't respect the rule of law. Nie zgadzamy się na tortury, nie zgadzamy się na to, żeby kobiety cierpiały, żeby były zmuszane do donoszenia ciąży z płodami, które mają wady embriopatologiczne. Nie zgadzamy się na to, aby kobiety w Polsce były uciśnione i nie miały prawa ani możliwości decydować o swoim życiu i zdrowiu. Pulsuję niesfornie, jestem kobietą, płonie we mnie ogień. Każda kobieta powinna mieć prawo, żeby decydować swoim ciałem, czy to jest w Holandii, w innym kraju, czy w Polsce. Myślę, że jest bardzo dobrze, że jesteśmy tutaj i zróbmy hałas dla wszystkich kobiet w Polsce. Cały świat się dowie, nadchodzi siła kobiet. Jesteśmy bardzo wzruszone, że jest tutaj tak dużo osób. I pewnie te osoby, które rozumieją po polsku, nie wiem jak macie, ja mam także dostaję szał, że mnie akurat tam teraz nie ma, żeby być też na tych ulicach, więc się wściekam, ale nawet będąc tutaj możemy zrobić dużo. My jako część Abortion Network Amsterdam cały czas jesteśmy aktywne. To wiara, działanie, dążenie do celu. Mimo przeciwności losu. Dobrze wiem, że stać mnie na więcej. Mam odwagę przełamywać kontrolę.